Uwaga, cisza. Dzień dobry. I uwaga. Dzień dobry. Dzień dobry. 8, 7, 6, 5, 4. Krzysztof Skórzyński, no i Śwarnego Kawalera nie wymieniłeś też, że podziękowałem. A no jest, no! Dzień dobry! Cześć, Rzesiu. Słuchajcie, moi drodzy, Gminny Ośrodek Kultury w Suchorzebrach nam takie piękne panie przysłał tutaj do programu po to, żeby zaśpiewały o tej dziewczynie, co to powinna używać, póki młoda. Siedlce zazdroszczą Suchorzebrom tego zespołu. Czy tak, czy nie? No myślimy, że tak. Tak. Na początku było was ile? 90 temu? 6 panienek. A dzisiaj? 14. Chore. No to wysyłamy pozdrowienia. Zobaczcie, dużo mocy z samego rana. Napar z herbatki, jakieś takie ciepłe, żeby sobie tam rozgrzać siebie jeszcze w brzeszku i ruszyć w tany, bo my tańczymy z samego rana. Bawię lato, fajnie mogę. Nie? Fajna nazwa. Dziewczyny, a kto z... Ile ma najmłodsza lat, a ile najstarsza? Bądź najbardziej dojrzała. Najmłodsza na 19. O, okay. Ale
ale co twoje pytanie? Ja daję 19, a zamachanie spódniczkami to takie nawet, kurczę, 8. Ale Dasia, ty to tak podnosiłaś wysoko tę spódniczkę? Żeby kolana było. Ponad kolana, absolutnie. Słuchajcie, ale to się zaczęło od koła gospodyń miejskich, Wasia Marenko? Nie, od klubu seniora. Od klubu seniora i to wyewoluowało takie pojęcie. Słuchajcie, to trzymamy za Was mocno kciuki. Zostańcie się z nami, a wszystko poglądajcie. Bo my dzisiaj nie przez przypadek, moi drodzy, mamy marynarskie czeka. O tak, dobrze, to ja też przywdzieję. Kapitańskie właściwie, nie marynarskie czeka. Pomóż mi nasze głowę. Jestem kapitanką. To ja będę swój majtkiem. Proszę Państwa, ale nie przez przypadek nie zakładamy. Bądźcie dzisiaj z nami przez cały program, bo będziemy mieli dla Was niespodziankę, konkurs, jakiego w Dzień Dobry TVN jeszcze nie było. Niech to będzie wskazówka, co jest nagrodą. Możemy powiedzieć po prostu? Nie. Dobra, okay. Ale będziemy mogli popłynąć. Ale już tak. Dobrze, ojej, tam. To nie jest wszystko, co mamy w naszym programie, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się, co jest taką wisienką na torcie, to zostańcie z nami. Teraz myślę, że możemy pokierować Was do kogoś, kto też dzisiaj popłynie, czyli do Bartka Jędrzejaka. Zostań uciekać.